Zawsze, proszę Państwa, jest problem, od czego zacząć, co powiedzieć, żeby nie powtarzać tego, co już powiedzieli poprzednicy. Padło pytanie, jaki jest stan naszego przemysłu żywnościowego. Ja myślę, że obraz, stan tego przemysłu oddaje ta wspaniała sala, ta wspaniała gala, że taki jest stan przemysłu rolno-spożywczego, tak żeśmy to kiedyś wcześniej nazywali, taka była też nazwa jeszcze tych dwóch wydziałów, o które tu były wspomniane ze SGW. I za to chciałbym złożyć serdeczne podziękowania i gratulacje. Bo rzeczywiście te zmiany są bardzo widoczne w różnych wymiarach, i w wymiarze zewnętrznym, i w wymiarze wewnętrznym. Przemysł rolno-spożywczy odgrywa istotną rolę w tym łańcuchu od pola do stołu. Jest integratorem, ma ogromny wpływ na sytuację na rynku w ogóle konsumenta. Jak to się kształtuje w Europie? W Europie mamy nadwyżkę prawie 20 miliardów euro, jeśli chodzi o nadwyżkę eksportu nad importem. Nasi odbiorcy naszego eksportu to głównie Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja. Najwięcej importujemy z Brazylii, także ze Stanów Zjednoczonych, z Argentyny, ale także dużo importujemy z krajów rozwijających się, bo taka jest polityka Unii, aby maksymalnie wspierać i wciągać do tej wymiany handlowej, dawać szanse rozwojowe dla krajów trzecich, szczególnie tych krajów słabiej rozwiniętych. Proszę Państwa, jakie wyzwania przed przemysłem rolno-spożywczym? Przede wszystkim polski przemysł rolno-spożywczy musi się dalej konsolidować. Musi nastąpić wzrost wydajności, zwiększenie innowacyjności. Są spore środki i w ramach wspólnej polityki rolnej, i w ramach programu Horyzont 2020 na badania naukowe. I w tej polityce wykorzystania środków na badania naukowe musi być ta współpraca między przedsiębiorstwami, biznesem, a instytutami naukowymi, uczelniami, czy instytutami branżowymi, czy panowskimi, bo to przecież różnie bywa. Coraz bardziej widzimy uzależnienie tego, co się dzieje i w rolnictwie, i w przemyśle rolno-spożywczym, a także w ogóle w Unii, od wymiaru zewnętrznego. Właściwie o wielu rzeczach już nie decyduje Bruksela, decydują pewne uwarunkowania zewnętrzne, proces liberalizacji handlu, który odbywa się na szczeblu WTO, on toczy się bardzo powoli. Natomiast są pewnego przyspieszenia nabrały umowy dwustronne, między innymi Unia Kanada, Unia kraje Mercosuru, czy wreszcie Unia Japonia. Ale w tej chwili jest poważna dyskusja nad stworzeniem strefy wolnego handlu dwóch wielkich gospodarki Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Oczywiście ta strefa wolnego handlu, ona w pełni nie będzie, bo będą zostawione pewne towary wrażliwe, o które będzie zapewne zabiegała i Unia Europejska, także Stany Zjednoczone. Ale generalnie eksperci oceniają, że to przyniesie rozwój dla wszystkich. Zazwyczaj otwieranie rynków, liberalizacja, wzrost konkurencyjności powoduje korzyści dla wszystkich uczestników tego procesu. Choć często my w Unii trochę mamy takie nadzieje, że samo otwarcie i ten proces stworzenia strefy wolnego handlu, że doprowadzi do tego, że ten wzrost gospodarczy ze Stanów Zjednoczonych przeleje się do Europy. To nie tak. Na to trzeba będzie zapracować i musi być tutaj, będzie tutaj duża konkurencja. I my w Unii jesteśmy
mamy większe osiągnięcia w eksporcie produktów przetworzonych, a więc mających pewną wartość dodaną. Sądzę, że to jest ta nasza przewaga, ale jednocześnie gospodarka, rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy amerykański mają także swoją przewagę, głównie związaną ze skalą produkcji, z ceną energii. Ten sektor rolno-spożywczy jest bardziej nastawiony na rozwój, na eksport, taki bardziej, no można powiedzieć, intensywny. My w Unii Europejskiej przywiązujemy większą wagę do spraw środowiskowych, do problemów związanych ze sprawami dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin czy także zwierząt. Mamy to podejście takie bardziej środowiskowe, a także chcemy zachować maksymalnie ten europejski charakter rolnictwa, a także w części w jakiś sposób przemysłu rolno-spożywczego. Ale to wszystko kosztuje, a zawsze mniejsza skala produkcji będzie mniej wydajna. Choć przykłady pewnie rolnictwa austriackiego też tutaj są warte naśladowania i stąd także bardzo zabiegamy, aby w tych relacjach i negocjacjach z Ameryką zachować produkty regionalne, aby one, bo one stanowią pewną wartość w Unii. To jest wielki dorobek i w sensie konsumpcji, a także w sensie kultury. Stąd także tutaj sądzimy, że trochę będzie taki podział, że my powinniśmy zyskać więcej właśnie w tych produktach przetworzonych, w przemyśle cukierniczym, w przemyśle mleczarskim. Zapewne Stany Zjednoczone bardziej tutaj liczą na trochę poprawę warunków, jeśli chodzi o eksport pszenicy, eksport soi, czy także mięsa wołowego. Ale generalnie mamy też problem, żebyśmy ten cały problem weterynaryjny, fitosanitarny, te problemy pozataryfowe. O wielu rzeczach by mówić, ale nie czas. Chcę powiedzieć, że to jest duże wyzwanie, ale jest to wyzwanie, któremu musimy sprostać i w Unii. I tak jak sprostaliśmy w Polsce wyzwaniom europejskim, tak sądzę, że Unia Europejska sprosta wyzwaniom światowym, czego powinniśmy sobie wszyscy życzyć. Jeszcze raz serdeczne życzenia, gratulacje za osiągnięcia polskiego przemysłu rolno-spożywczego. Serdecznie gratuluję. Bardzo dziękuję. Thank you.